Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na M-Creek. M-Creek? Nie, How to Balear. W dzisiejszym odcinku zbieramy znajdźki i budujemy gospodarstwo. Czekaj, bo coś chodzi. Masaja nie zgasiłem. No ale dobra, idziemy pierwszą znajdźkę tutaj. W sensie pierwszą znajdźkę dzisiejszą. Z tym laską ona jest w środku. O, tutaj. A, jakieś dwie znajdźki znalazłem, tylko nie wiem gdzie. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem gdzie byłem po te znajdźki. Jak już jestem, to od razu się tutaj garnę. Pójdziemy tą lewą stroną mapy. Dobra, leży moja znajdźka. 16 sztuk jeszcze. To jakieś 3 znajdźki musiałem znaleźć. To dwie znajdźki musiałem znaleźć. Nawet nie wiem kiedy. Czy jedną to wiem, ale... Czekaj, to... To było tutaj. No i widzę. No wiem, gdzie są te znajdźki, dlatego tak szybko biegnę. Bo po prostu nie muszę szukać każdego domu pojedynczo. Bo wiem, gdzie one leżą. Tak, jakbyś się nie blokował, to też było fajnie. I ta znajdźka jest tutaj. Dobra, 14 sztuk. Tutaj byłem. Dobra, 7. Nie mogę się tu przebiegnąć, ale dobra. Już byłem. Tu w automacie leży. Na automacie leży. Nie, czekaj, to. A, to tu było. Dobra, bo szukałem tego miejsca. I tu jest kolejna znajdźka. Jeszcze tylko 12 sztuk. Spokojnie, ta kasa pójdzie cała na gospę, także... Tutaj jest znajdźka. Koło wody. Boże, już sobie ją zabrałem, ale nie jest to możliwe. A nie, nie zabrałem. Jeszcze tylko 11 sztuk. Kurde, szybciej płynę przez tą wodę. W sumie niepotrzebnie się wrąbałem do tej wody. No mogłem przejść obok wody i też by było 3 razy lepiej. No ale dobra, jeszcze doczłapię do brzegu. Tutaj koło tych pontonów by? Nie, nie byłem. Dobra, jeszcze 10 sztuk. Tu w parku na pewno byłem. A jednak nie byłem. A jednak myślałem, że byłem. Jak się tutaj wskakiwało? A, tędy, dobra. Dobra, dam sobie shift 0. Tu byłem? Nie, nie byłem. Shift 5. I teraz shift 0. Bo tutaj jest kolejna znajdźka. Na samochód. Mam zawsze problem tu z skoczeniem. Nie wiem czemu. Dobra, jeszcze 7 tylko sztuk. Czekajcie, mapa. Ja muszę zaś. No dobra. Od razu pójdę. Pójdę tam w las, pobiegnę od razu po tę znajdźkę. Czynę te schody. Czekaj, bo te schody bardziej w lewo były. Czekaj, gdzie te schody były? O, tukaj. O, te schody mi chodziło, chyba że już tu byłem. Ale jednak nie byłem. 6 tu. Tu byłem.
Dobra, teraz czas. Czas tutaj, po tą znajdźkę. Tu za tym budynkiem jest ta znajdźka. O, tutaj, koło tego. Jeszcze tylko 5 tu. Idziemy po tą kapultę od razu. Bo tutaj od razu na tej armacie jest. Kolejna znajdźka. 4 sztuki, dobra, to jeszcze pójdę na ten tutaj, do sadu i ostatnie 3 w zamku będą. Tylko tego drzewka powinno być. Dobra. I elegancko trzeba do zamku. Dobra, elegancko. Tu do groty. No i jeszcze jedna sztuka w zamku i elegancko. 1 200 000 mamy. Więc fajnie. Gdzie to jest wejście? Tu jest wejście. Kurde, tak szybko biegam, że nie mogę nawet na wejście trafić. Stwierdziłem, że poszukam sobie znajdziek. Po to, aby mieć kasę na budowę gospy. No i dobra. Elegancko. Pobiegnę sobie w stronę gospy. No bo wiadomo. Dobra, gościem sobie stanę tu. I lecimy na budowę. Ale to wielkie jest. Nie, no dobra, nie. Nie będę kombinował. Ona się dobrze ustawiła. Bo tutaj ma być domek. O, tutaj. Dobra. Nie kształtowanie zwierzęta, tylko silosy też nie. Szopy. Dobra, Hyrman. Albo wiecie co, jednak zrobię małą modyfikację mojego projektu. Albo jednak nie. Od razu zwierzęta muszę sobie postawić. Który równo z tym jest. Kurde, nie wiem jak to postawić. Żeby to mniej więcej było. Jakoś. Tak, o, żeby był mały przejazd. Wracamy do budynku. Hurman, gdzie jest ten Hurman mały? Ten za 106 tysięcy. Muszę to wyrównać od niej. Jak zachodzi na innym. A, bo tu chyba tego moda nie dodałem. Dobra, co robimy ci? Robimy przerwę. Widzimy się za chwilę. Halo, dobra, dzień dobry, witam po przerwie. No, stawiamy budynek tutaj w tym miejscu. Dobra, to tą drogę tutaj przesunę. Będzie dobrze. No i dobrze, i to będzie płot. Dobra, także lecimy ze zwierzętami. Wpierw krowy. One się dobrze układają wszystkie. Na równo z tym chcę. Ten ładny równy płot wyszedł. I jeszcze chciałem owce. Trzeba dobrze te owce postawić.
O, ładnie. Budynki. Silosy te większe sobie postawimy. O, tutaj. Dobra. Szofy mamy z... Zbiornik na paliwo. A dobra, to się później pomyśli, że to postawić. Dobudowa silosów to też chyba nie. Dobra, na obornik na razie nie będę szedł. Tak więc nie interesuje mnie to. No właśnie, silosy ET chciałem, kieszonkowe. Tego szatana. Dobra. Ja wiem, to się spokojnie, to się pomaluje. Trochę już chcesz? Szklarnie, nie sady. Wielka szklarnia. O, tutaj. Niech stoi. I dobra. I praktycznie mamy gospodarstwo zbudowane. No chyba, że coś pomyślę jeszcze z tą szopką. By tak jakoś tutaj stała. Czy nie, to nie będzie wtedy miejsca. Nie, dobra, to odpada ten pomysł. No i dobra. Malowanie nie. Dobra, jeszcze po co postawimy? Od razu, jak już jestem, to sobie po to garnę. 600 tysięcy, to może jakieś pole jeszcze. No, czemu ty kolidujesz? Dobra, teraz nie kolidujesz nigdy. Tu okej. Do tego krzaczka. O. To na razie nie wiem. Gdzieś tutaj tą bramę chciałem. I dobra, teraz płotek. Dobra. No serio, kolidujesz, bo za blisko kliknąłem. Dobra, ty się złączysz z narodem. Jeszcze ty musisz się złączyć. Dobra, stąd. Kolidujesz. Nie wiem, czy tak to wyszło, ale. Okej. Okay. Dobra, płotek z tej strony załatwiony. O, tego w oryginalnym projekcie nie było. Tego płotka, oczywiście. I tutaj po prostu wytnę sobie przejazd taki na dwa przejazdy, na dwa te płotki. Będzie fajnie. Okej. Okay. Coś takiego. Myślę, żebyś tam się włączył. No dobra, połącz się i zrobimy takie coś. Zbóż tego i tego. O. Tu ma być wyjazd elegancki. I zbóż tego i tego. O. Tego płotka tutaj nie miałem wstępnie, ale już nawet spoko wyszedł. No i dobra, i gospa ogrodzona. Tu będzie wjazd oczywiście. Tutaj domku nie grodzę, no bo nie. Po co? Jakieś żywy płot od chaty by się przydało walnąć. No lepiej takie jak tekstury. O, dobra. No to sobie wjazd wyciąć do samochodu. Nie wiem po co, ale po prostu chciałem sobie go wyciąć. O i dobra. I elegancko. Teraz zostało tylko malowanie. A jeszcze tu na środku taki cypa. Dobra, ale to się później zrobi. Bo to już jest kwestia tam pierdoły. Tam było 10 minut, to mamy 8, no to mamy 18 minut. Przygotowanie teren malowa. No i dobra, i spoko, ten wjazd nawet wyszedł. Podoba mi się. Tutaj, żeby nie było. Jedna tekstura musi być. Tutaj musi być ta.
Dobra, zamaluj to całe i tutaj tramę się zamaluje. No, oczywiście krowy będzie mieli owce, bo tego nie powiedziałem. Ale pewnie się skapnęliście. Po tym jak stawiałem oboje te zagrody dla zwierząt. A ten teren tutaj zostanie wolny po prostu. Kiedyś się go wykorzysta. Może na dobudowę silosu. Albo na abornik, żeby krowy robiły też. Nie wiem, się zobaczy. Kiedyś się go na pewno wykorzysta ten teren. On się nie zmarnuje spokojnie. Kurde, no nie mogę snapów otwierać, no bo nagrywam. Jak ja otworzę jeden, to potem będę się przy wszystkich otworzyć. Jak to B? Co się zmieni? Dobra. No, tutaj będzie jeszcze trawka. Zmniejsz mi to. Zmniejsz. Oj, tukaj tak. Tukaj tą drogę przedłużyć. Narysała się. Dobra, wiecie co? Tak wygląda prawie, że finalna wersja gospodarstwa. Gdzieś tutaj to było. Tak. I tak. A, a na pewno rzutę, no bo jesteś. Jeszcze duża lampa była. W sensie nie ta. To też nie. Ta chyba była. No nie, to trzeba się odziścić. Tu lampa i tu lampa. No i dobra. Dziękuję za oglądanie. A ja sobie to dokładnie pomaluję, czyli wiecie. Tej trawkę domaluję, a tutaj. Gospodarstwo jest zrobione, tylko dokładnie trzeba ją upiększyć. Czyli tam jakąś trawkę domalować, takie rzeczy. Generalnie. Tak to wygląda. Bo nie mam pomysłu na inną gospodarstwo na razie. Dlatego tak zrobiłem. Dobra, walę wszystkie te. Albo nie. Na wieży fajnie będą tak wyglądać. Tutaj. Tutaj. O, takie dwie podwójne. Na wieży coś fajnego. O, i tukej przed bramą, i tukej. Dobra, elegancko. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceńcie kanał, wpadajcie na kolejny. Filmy, trzymajcie się cieplutko, cześć. I na tą budowę straciliśmy... Te 500 tysięcy ja się wykorzysta. Właśnie nie wiem na co jeszcze te 500 tysięcy wykorzystam, ale chyba sobie siewnik podmienię.
z tego 3-metrowego na 6-metrowy. Chyba sobie podmienię Maseja. Maseja sobie podmienię. Właśnie, Maseja sobie podmienię. Żeby mieć po prostu 6-metrowe sprzęty już. Na kulturach, które prędka, ale... Nieważne. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Na razie. 26 minut odcinka. Ale szybko się wymienię. Także na razie, trzymajcie się, cześć.